Witamy Państwa. Dzisiaj jesteśmy na Górze Parkowej w Lubaniu Śląskim, ponieważ no, w tych okolicach, jak przyjeżdżamy gdzieś w okolicy Jeleniej Góry, to zawsze właśnie szukamy tych miejsc, gdzie są resztki pozostałości, skamieniałe pozostałości drzew Edenu, starożytnych z czasów Złotej Ery, kiedy praktycznie te jakby łyka drzewa były elementami potężnych łączników światłowodowych, które łączyły pałac z ziemią, pałac najwyższego, czyli tą kulę, która jest nad naszymi głowami, i one miały około 3000 kilometrów. I tutaj widzimy jakiś fragment, być może to był dawny kamieniołom, ale widać, że właśnie te struktury są bardzo tutaj charakterystyczne i widoczne. Widzimy, oczywiście oficjalnie tam mówię, że to jakiś tam wulkan, który wygasł, w tym wulkanie to chyba te struktury to od szalunku były. Ktoś tam montował szalunek, ale teraz my objedziemy. Tu Państwu pokażę, jak to wygląda. Że to nie tylko jedno miejsce jest. Kilkadziesiąt kilometrów stąd, jak jechaliśmy tutaj w okolice Jeleniej Góry, to powiem Państwu, że coś takiego było nawet przy drodze widoczne. Tylko no już to powiedzmy jechaliśmy, no to się nie zatrzymywaliśmy, nie? Ale takie coś właśnie jest, a więc ten cały teren tutaj, to jest właśnie pokryty tak w dół. Gdybyśmy go zrobili taki tutaj przekrój, jakiś taki, no to właśnie one są pokryte tymi, w taką mają strukturę, ta skała, która po prostu kiedyś była elementem drzewa Edenu, łącznika, a teraz po prostu mamy tylko resztki, skamieniałe resztki. No i tak to możemy tutaj Państwu pokazać, to się tam dalej ciągnie za tymi drzewami. O. Tam jest dalej ta struktura, powiedzmy, no ale to właśnie tak to wygląda. Najlepiej to jest właśnie tak to chcemy pokazać. No i oczywiście przy okazji chcemy parę myśli tutaj Państwu przekazać, a jest to związane z tym, że pytacie, że jakieś tam polityki, gdzieś tam się z jakimiś tam naukowcami od UFO, coś tam i tak dalej, coś on tam powiedział, że Nibiru miał 16 grudnia. Zderzyć się z ziemią. Tak, zderzyć się z ziemią. No ale już my mamy który? 19 czy tak, 20? No jakoś tak. No i proszę zwrócić uwagę, że po prostu no, pytacie się o jakieś takie sprawy sensacyjne, bym powiedział. Co my na to i tak dalej. Co chcemy powiedzieć? To, że ktoś powiedział tak czy inaczej, że wziął sobie naukowców i tak dalej, nie ma to najmniejszego znaczenia. Jeżeli ktoś tam coś tam planuje, czy jacyś tam grupy, takie utajnione grupy wpływu na władzę, coś mówią, nie ma to już najmniejszego znaczenia. Dlaczego nie ma znaczenia? Ponieważ te sprawy już są na zasadzie, działają, funkcjonują, zawsze funkcjonowały, na zasadzie szachownicy. To jest gra. Na szachownicy się pionki wymieniają, pozycje się wymieniają, jak co tam mamy, konie, wieże, co tam jeszcze. No jak w szachy graliśmy kiedyś, nie? No to pamiętamy, że króla są różne. Króla i królową. Jest król i królowa, a więc cała szachownica. Teraz pytanie, skąd ta cała szachownica jest? Dlaczego to jest element szachownicy tak tutaj ważny, który daje nam zrozumienie i daje nam praktycznie spokój na to, co się dzieje wokół. Czy na przykład te jakieś tam pomarańczowe kamizelki we Francji, czy tam powiedzmy w Niemczech, czy tam, bo tam się to rozlewa, jakieś tam destabilizacja. Pamiętajcie, że to jest tylko i wyłącznie gra na szachownicy. Ale teraz, skąd jest ta szachownica? 5 lat temu znalazłem, przez przypadek, aha, to wiecie co, przypadków nie ma, znalazłem stelę masońską. Wy ją na pewno też znacie bardzo dobrze. W opisie ja ją zalinkuję Państwu, tą stelę. Zobaczycie szachownicę. Kiedyś, no dobre parę lat temu, taki znajomy mnie dopytywał się, no ciekawe, co oznacza
ta szachownica? O, tak mnie zapytał. No i teraz dzisiaj mogę mu odpowiedzieć, co oznacza ta szachownica. Ta szachownica oznacza wszelkie ruchy polityczne, tutaj decyzyjne, wszystkie ruchy. Nie tylko, cały system. Pokazuje cały właśnie ten, no, cały system, jak on funkcjonuje. On funkcjonuje na zasadzie szachownicy. To jest, no właśnie, cały system. Wszystkie ruchy w tym systemie, różne, polityczne, tak zwane, nawet tak zwane, jak to się, jak to nazwać, klęski żywiołowe. Tak? System. Tak, system, czyli klęski żywiołowe. Tak samo. To jest wszystko szachownica, bo klęski żywiołowe, wyobraźcie sobie, że niektórzy twierdzą, że to jest kara boska. Trzęsienie ziemi, na przykład, i 200 tysięcy Chińczyków jest zabitych. No to jest kara boska. Jak się dokładnie przyjrzysz, dzisiaj już mamy taką wiedzę. Są różne urządzenia typu HARP, typu CERN, ewentualnie jeszcze inne cuda na kiju. Takie, żeby zdestabilizować pole magnetyczne, pole torusa, pole magnetyczne, żeby tak zdestabilizować, że na przykład ptaki głupieją, wieloryby rzucają się na plażę, delfiny tak samo, ssaki, one tracą orientację, ponieważ ich mózg jest ustawiony pod pole magnetyczne i te wszystkie wartości pola magnetycznego one szczytują. I wtedy nawigują, płyną tu czy tak. My potrzebujemy na morzu mieć GPS-a albo w samochodzie, nie? Mamy. Natomiast zwierzęta mają takiego specyficznego GPS-a, który chodzi na pole magnetyczne. I jak zachwiejesz polem magnetycznym, to ptaki, czy też inne zwierzęta, tracą orientację w przestrzeni i lądują na plażach. W czasie przypływu, a później jak odpływ nastąpi, no to one lądują na plaży, no i giną, duszą się. O, w ten sposób. Tak to wygląda. A więc to jest wszystko szachownica. No ale to jeszcze te zaburzenia pola magnetycznego to służą ku temu, żeby wszyscy myśleli, że wypełnia się apokalipsa. Tak jest. I jeszcze mało tego, żeby obwinić za to Boga. O tak. Tak jest, bo to jest kara boska, no, kara boska, nie? I właśnie to są to. Pamiętacie, jak na przykład, jest taki kolejny przykład. W zeszłym roku cofały się oceany, tak? Cofały się. One się tam trochę cofały, pokazywali filmy, no, że tu coś się dzieje. Pamiętam, no, było takie bardzo duże poruszenie. Słuchajcie, ja zrobię film o polu magnetycznym. To jest po polu torusa. Jeszcze jeden film zrobię takie. To już będzie techniczny film niebocentryzmu. Właśnie, że wytłumaczę właśnie, jak można takie coś prostym sposobem zakłócić, ale na lokalnej, załóżmy, przestrzeni wokół nas. Nie? Pokażę. A jeżeli ktoś to robi na masową skalę, no to mogą się nawet oceany cofnąć. Jak to się robi jakimś tam, no, dobrym jakimś uderzeniem. O, w ten sposób. Harpa, czy Cerna, czy jeszcze czegoś i tak dalej. Co widzieliśmy na tych wszystkich filmach na wideo, na YouTubie. Właśnie, że się oceany nagle cofają. Tu, tego, nie wiedzą, co jest grane. No, wiedzą, że to nie jest odpływ. O, wiedzą, że to nie jest odpływ, tylko to się akurat cofa. Zmniejsza się poziom. Ale widzimy po jakimś czasie, no, właśnie to jest najciekawsze, po jakimś czasie znów się wszystko wróciło do normy. A więc to było tylko chwilowe. To jest bardzo ważne. Dlaczego? Bo działa generator tego pola magnetycznego, czyli pałac najwyższego, który czasami widzimy, optycznie możemy go zobaczyć w pewnych warunkach. Już robiłem film na ten temat. Jeszcze raz mogę go zalinkować w opisie. Może powiesz, może powiemy o tej steli masońskiej jeszcze. Aha, jeśli, wracamy do steli. Jeśli sobie spojrzycie na nią, to zobaczycie tam dwie wieże. Z jednej strony jest Słońce, z drugiej Księżyc nad tymi wieżami. I są to nic innego jak bliźnięta, o których mówiliśmy w poprzednich filmach. I chcę zwrócić uwagę, że wieże na przykład bliźniacze
World Trade Center w USA. One się zwaliły oczywiście, tam złożono mnóstwo ofiar, ale o co chodzi? Chodzi o to, że jeśli sobie wpiszecie bliźniacze wieże w jakąś tam przeglądarkę, bliźniacze wieże, to na całym świecie wyskoczy wam mnóstwo takich wież. One może czasem się różnią pewnymi elementami, ale to tylko świadczy o tym, że jedna z wież zawsze jest męska, a druga żeńska. Także ja zachęcam do tego, bo są to takie swoiste pieczątki. W Polsce też są takie wieże, w szczególności w kościołach. Zachęcam was, żebyście sobie spojrzeli, ile tego jest. I są to takie swoiste pieczątki, które mówią o tym, kto de facto rządzi w tym systemie, tym systemem i kto tu rządzi w ziemi. Tak jest. Ty jeszcze chciałaś chyba powiedzieć, bo ostatnio mijaliśmy... Aha, no jeszcze jest tak jedna sprawa. Mijaliśmy tutaj, jechaliśmy to w tą stronę, z naszych stron. No i co my tu widzimy? Akurat rozmawialiśmy właśnie coś o tych wieżach i Violeta zwróciła uwagę, że no patrz, masz kolejne wieże. Słynny most koło stadionu we Wrocławiu. Przejeżdża się obwodnicą wrocławską. No i co my tam widzimy? Proszę zwrócić uwagę. Te elementy tych dwóch wież to są jak zemsta nietoperza. Ona się ciągle gdzieś powtarza. I tak samo na tym moście są też dwie wieże. Na końcówce tych pylonów mamy po prostu takie rozwidlenie, takie fajne. No wszystko architektonicznie ładnie wygląda, nie? No i mamy dwie wieże. Na przykład te wszystkie mosty takie, na przykład San Francisco czy gdzieś tam, to tak samo okazuje się, że to właśnie też są w tych pylonach przedłużka i jadą dwie wieże. Dwie wieże do góry, nie? A więc jest to charakterystyczny znak, który widzimy dwie wieże, dwa słupy, jeżeli można tak, te bliźniaki. No właśnie w tej steli słynnej, którą Państwu tutaj zalinkuję, to jest z mojego bloga, jest, to było gdzieś tam dawno temu już wrzuciłem, ale na blogu moim to jest. No i właśnie to chcieliśmy Państwu tutaj sprzedać. Jeszcze może powiemy o tych zjawiskach, które i o manifestacji. Czy to się manifestuje ojciec niebocentryczny, czy wręcz przeciwnie? Tak, część z widzów, no pewne znaki na niebie, raczej wydarzenia na niebie, może tak to można nazwać, uważa, że to są jakby, no, że tu widać jakiś pałac, o, że tu jakieś tam, to jakieś tam robią w jakichś filtrach i tak dalej, że coś tam jest i tak dalej. Słuchajcie, to wszystkie te znaki takie na niebie, one to wszystko jest robione na zasadzie cim cum. One mają właśnie po prostu odwrócić uwagę, albo nawet jakby za... odwrócić uwagę od tego, że tak naprawdę my żyjemy w systemie, który funkcjonuje na zasadzie gry w szachy. O, może tak. Tak, ostatnio też dość głośno i to z początkiem 11 listopada tego roku obiegła informacja, ale to dość parę tygodni później, no też 11 listopada, dzień tak zwanej niepodległości Polski, a tutaj też można wtrącić, że słowo nie jest nieczytane przez przestrzeń, a więc słuchajcie, patrzcie na nazewnictwo. Jeśli my mówimy, że to Polska jest niepodległa, to czyli my przyznajemy, że ona jednak jest podległa. No ale to zostawmy to, to tylko takie właśnie gry słów. Niemniej jednak tego dnia podobno przez całą ziemię przebiegł taki dziwny wstrząs. Każde wstrząsy, trzęsienie ziemi składa się z trzech wstrząsów i to był środkowy i podobno naukowcy do dziś nie wiedzą, dlaczego tak się stało i dlaczego tylko ten środkowy wstrząs, no bo najpierw jest jakiś początkowy wstrząs, później ten środkowy, a później wtórny i nazwano to dzwonem ziemi. Więc tutaj akurat na VK, gdzie skupiamy tam kilku niebocentryków, czy tam kilkunastu powiedzmy, każdy po prostu był zachwycony, że to jest manifestacja ojca i tak dalej. Niemniej jednak my chcemy przestrzec przed takimi informacjami, ponieważ
Prawdopodobnie jest to zmyłka. Ojciec nie będzie się manifestował, ponieważ jest to niezgodne z umową. Tak jest, niezgodne z umową. Ojciec jest w tej chwili w stanie wdechu. Krótko mówiąc, wdechu. A więc nie ingeruje, pozwala złu wypalić się, wystrzelać się do końca. O, może tak. No i to jest woła, więc nie ma co się tutaj egzaltować różnymi rzeczami. To nie są żadne zapowiedzi. To jeżeli ojciec zadziała, to on zadziała w taki sposób, w tak spektakularny sposób, jak w spektakularny sposób nagle zadziałał w czasie Złotej Ery. Tworząc epokę lodowcową. Tak, tworząc epokę lodowcową w ten sposób. Zadziałał po prostu momentalnie, to jest ułamek sekundy, minus 176 stopni, hybrydy momentalnie zamarły, umarły. Wszyscy buntownicy tak samo umarli. Cywilizacja diabła została zlikwidowana i to stało się w sposób spektakularny. To nie było tak, o powiedzmy, coś się ciągnęło latami, tak jak teraz się ciągnie. Teraz to tylko zwodzą tam cały czas, powiedzmy, robią wrażenie, odwracają uwagę, żeby ludzie się żeby ludzie nigdy nie mogli dojść do prawdy. Po to jest właśnie to zwodzenie. Ja jeszcze bym chciała Państwu zwrócić uwagę, że skąd my wiemy, że wszystko, co się dzieje, wszystkie zjawiska i takie pseudo manifestacja tego, który mieszka w kuli, w pałacu, skąd my wiemy, że to jest jakby de facto działanie sił ciemnych, że tak powiem. Zwróćcie uwagę, że od jakiegoś czasu bardzo silnie widać na niebie bardzo wyraźnie taki mały Jupiter, taka gwiazda, która świeci bardzo mocno, takim bardzo sztucznym światłem i jest bardzo duża. To jest, słuchajcie, gwiazda poranna i jutrzenka. I otóż tutaj nasz buntownik, który rządzi tym światem, pokazuje coś, chce nam coś przekazać przez tą taką manifestację swoich sił, bo spójrzcie sobie Państwo, wpiszcie sobie na przykład Wikipedię, chociaż proponuję Wikipedię typowo, bo tam są bardzo ciekawe informacje, jeśli wpiszecie gwiazda poranna. Czym jest, kto to jest, co to jest i tak dalej. I wtedy zrozumiecie, co to jest za manifestacja. No i tyle z mojej strony. Z mojej tak samo. W sumie do następnego razu. Dziękujemy za uwagę. I do usłyszenia. Do usłyszenia.